Pani doktor, jak ważne są szczepienia przeciwko COVID-19? Szczepienia przeciw COVID-19 obecnie są największym priorytetem. Mamy okres strasznej pandemii. Kolejne fale dowodzą, że po prostu każda kolejna fala jest falą, gdzie pacjenci bardziej ciężko chorują. Umieralność, widzimy w telewizji, jest potężna. Jest olbrzymia ilość powikłań po przechorowanej infekcji, właściwie jeszcze nie do przewidzenia, tak? Pacjenci wyprowadzeni z infekcji, zdarza się, że po 2 tygodniach, 3 umierają nagle z powodu powikłań sercowo-naczyniowych. Zdarza się to również u młodych ludzi. Szczepienie jest jedyną możliwością przywrócenia nam życia sprzed pandemii, zapobieżenia tym strasznym powikłaniom, strasznym ludzkim cierpieniom, dramatom rodzin. I chyba też uodpornieniu społeczeństwa, żeby jak najszybciej się pozbyć tego wirusa, prawda? Zawsze pacjentów przekonuję, jeśli chodzi o szczepienia. No my tutaj w tym naszym punkcie szczepimy bardzo dobrym preparatem szczepionką firmy Pfizer. Jestem 100% przekonana, że szczepienie jest bardzo bezpieczne, zalecane, służy odporności pojedynczych osób, ale musimy zaszczepić się masowo, aby uzyskać odporność populacyjną. Teraz mogą szczepić się już wszyscy. Każdy rocznik praktycznie może skorzystać z tych szczepień. Stąd też punkt taki szczepień masowych tutaj w Gombinie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby tutaj do Państwa trafić i zaszczepić się? U nas, zgodnie z rekomendacjami też ministra zdrowia, punkty masowe, powszechne mają tak zwaną rejestrację zewnętrzną w 90%, czyli rejestrujemy się poprzez systemy informatyczne, korzystając z infolinii 989. Możemy się rejestrować przez profil zaufany, możemy się rejestrować przez e-rejestrację. No, zawsze zachęcam, żeby młodzież pomogła osobom starszym. Jednak oczywiście jest możliwość rejestracji telefonicznej. Telefon jest udostępniony tutaj na stronie naszego punktu szczepień w Gombinie, Aleja Jana Pawła II, 16, hala sportowa. Mogą zaszczepić się wszyscy chętni. Dostępność absolutnie jest i w systemach informatycznych, i telefoniczna. Czy trzeba się jakoś specjalnie przygotować przed szczepieniem? Przed szczepieniem musimy jakby przeanalizować nasze schorzenia, ponieważ należy wypełnić ankietę, więc w tym sensie trzeba być przygotowanym, prawda? Lekarz pomaga, personel tutaj dzięki jakby życzliwości pana burmistrza, urzędników z miasta i gminy Gombin, mamy tutaj pomoc wszelaką, także pacjenci są informowani, więc to przygotowanie na pewno w jakimś sensie musi być. Pacjent musi wiedzieć, na co jest chory, musi przeanalizować, czy danego dnia dobrze się czuje, czy w ciągu ostatnich 2 tygodni, prawda, nie miał infekcji, nie miał antybiotyku, czy nie ma zaostrzenia schorzeń przewlekłych. Zawsze też o to może zapytać tutaj bezpośrednio. Gdyby się okazało, lekarz kwalifikuje, bada, gdyby okazało się, że jakieś jest przeciwwskazanie, absolutnie pacjent wtedy ma od razu wyznaczony drugi termin i jest taka możliwość jakby dostosowania terminu do potrzeb pacjenta. Niektórzy wyjeżdżają, niektórzy mają jakieś, prawda, pobyty szpitalne, więc to jakby jest przygotowywane i proponowane terminy według życzenia pacjenta i jego jakichś predyspozycji, jego próśb, tak? A w jakich dniach jest czynny tutaj punkt? Punkt jest czynny właściwie cały tydzień od godziny 8 do 20, w zależności od tego, jaką ilością dawek dysponujemy, ponieważ ja, zakładając punkt szczepień, musiałam zadeklarować gotowość szczepień minimum 6 dni w tygodniu, z gotowością do szczepienia od godziny 8 do 20, z możliwością szczepień co najmniej 200 osób dziennie. Jesteśmy do tego przygotowani. Jeszcze jedno bardzo ważne chyba pytanie w tym momencie. Przechorowałam COVID, ile czasu muszę odczekać, żeby móc się zaszczepić? Tak, do tej pory były zmieniane rekomendacje ministra zdrowia. Od kilku dni możemy się już szczepić
po miesiącu od dodatniego wyniku testu. Już możemy w e-rejestracji czy na infolinii rejestrować się na szczepienie przeciwko COVID-19.